Wyższa Szkoła Logistyki, pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna. Film dydaktyczny opracowany w ramach projektu Wielkopolska musi wiedzieć. Budowa magazynu. Film zrealizowany we współpracy z firmą Prologis. Przerwy w przepływie ładunków w dzisiejszych czasach są nieuniknione. Towary wymagają okresowego magazynowania w trakcie pokonywania drogi między producentem a konsumentem. Proces magazynowania odbywa się w magazynach, których wyposażenie umożliwia realizację wymaganych funkcji. Magazyn. Jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do składowania dóbr materialnych, zapasów, w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi. Zgodnie z podziałem magazynów według grup rozróżnia się trzy zasadnicze rodzaje. Otwarte – składowiska, place składowe, które są wydzielane na otwartej przestrzeni o nawierzchni gruntowej lub twardej. W tego typu magazynach mogą być składowane towary odporne na działanie warunków atmosferycznych. Półotwarte – zasieki, wiaty i zbiorniki otwarte, które są wydzielone z otwartej przestrzeni za pomocą wybudowanych przegród pionowych lub poziomych i posiadające minimum jeden nieosłonięty bok. Zamknięte. Przede wszystkim budynki magazynowe, ale także zbiorniki zamknięte, bunkry i silosy, które stanowią obiekty całkowicie wydzielone z otwartej przestrzeni. Tylko magazyny zamknięte pozwalają zapewnić kontrolowane warunki przechowalnicze, na przykład temperaturę i wilgotność. Prologis jako lider powierzchni magazynowych dystrybucyjnych posiada na terenie Polski w obecnej powierzchnię około 2 milionów 100 tysięcy m2. Powierzchnia zlokalizowana jest w 21 parkach. Szczególnym zainteresowaniem wśród klientów cieszą się projekty Build to Suit. Magazyny są budowane zgodnie ze szczególnymi wymaganiami klienta, nie oparte na standardowych rozwiązaniach, a uwzględniające specyficzne wymagania każdego z najemców. W ubiegłym roku Prologis rozpoczął realizację 3 takich projektów na terenie Polski, Czech i Słowacji o łącznej powierzchni zabudowy około 66 tysięcy m2. We Wrocławiu przykładem takiego projektu Build to Suit jest projekt realizowany na terenie Prologis Park Wrocław 5. Jest to projekt o zabudowie około 19 tysięcy m2. Projekt z przeznaczeniem pod realizację funkcji o charakterze lekkiej produkcji. Prologis zajmuje się kompleksowo realizacją projektu dla klienta od etapu projektowania, planowania, poprzez współpracę z klientem na etapie definiowania jego potrzeb, aż do momentu przekazania obiektu w postaci zgodnej z oczekiwaniami najemcy. Najważniejsza jest lokalizacja, w związku z czym ogromną rolę odgrywają strategiczne położenie magazynu bądź też gruntu, który jest przygotowywany pod lokalizację magazynu w przyszłości. Ważne dla klienta jest spełnienie standardowych wymagań technicznych dotyczących powierzchni magazynowych, jak również szybkość w zakresie dostępności obiektu. Nazywam się Marek Fischer, jestem project managerem w firmie Prologis Poland. Aktualnie zajmuję się obiektem realizowanym przez naszą firmę w Nowej Wsi Wrocławskiej, czyli Prologis Wrocław Park 5. Realizujemy klasyczny build-to-suit, czyli projekt pod życzenie klienta. Najważniejsze dla tego zadania jest dobre i prawidłowe zaprojektowanie obiektu. Wiąże się to też z sieciami podziemnymi, czyli tak zwaną infrastrukturą. Realizujemy najpierw te wszystkie rzeczy, które wiążą się z pracami podziemnymi, czyli odprowadzenie wód deszczowych, odprowadzenie ścieków sanitarnych, doprowadzenie instalacji elektrycznych dla zasilenia wszystkich urządzeń w tym obiekcie, doprowadzenie gazu do ogrzewania tych budynków, sprawy związane z ochroną środowiska narzuconą nam w decyzjach wydawanych przez Urząd Miejski. Wznosimy obiekty realizowane w konstrukcjach mieszanych, są to elementy słupów żelbetowych, pokryte stalowymi konstrukcjami nośnymi dachu, obudowane ścianami typu lekkiego z paneli sandwichowych lub kaset,
Wyposażone obiekty są w posadzki typu ciężkiego, wielkogabarytowe, mają nośność 5 ton na metr kwadratowy. Mogą też przenieść obciążenie regałów 7 ton na nogę. Sam obiekt wyposażany jest pod życzenie klienta w ilości bram jazdowych do obiektu, podjazdów, doków załadunkowych i rozładunkowych, jak również placów manewrowych i dróg dookoła tych obiektów. Budynki wznoszone przez Prelogis są praktycznie typowymi rozwiązaniami dla takich wielkogabarytowych magazynów. Stawiamy to w siatce słupów 25x12, gdzie głębokość budynku przyjmujemy jako 75 metrów, jego długość w zależności od potrzeb klienta lub ograniczeń działki. Taka kombinacja daje możliwość ulokowania praktycznie z każdego boku doków najazdowych lub bram dla załadunku i rozładunku. Bramy wjazdowe charakteryzują się dużą rozpiętością, jest to 4,20 m, wysokość 4,50 m. Towar przekazywany jest przez rampę automatycznie podnoszoną, zsynchronizowaną z podnoszeniem bramy. Towar praktycznie nie może być zamoczony ani uszkodzony, to są wymagania klientów, w związku z tym stosujemy takie rękawy, które chronią przed deszczem, przed mrozem, przed różnymi warunkami niekorzystnymi. Centrum magazynowe, zwane także parkiem logistycznym. Jest to obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją i infrastrukturą umożliwiającą różnym niezależnym przedsiębiorstwom wykonywanie czynności na towarach w związku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Budując tak wiele magazynów w tak wielu krajach, nabyliśmy szerokie doświadczenie w tej dziedzinie. Ponadto efekt skali skutkuje tym, że wszystkie koszty, jakie ponosimy w związku z tym, że budowany jest park logistyczny, bo tak nazywamy zespoły budynków, w których przechowywane są towary, ten efekt powoduje, że dana firma logistyczna nie musi ponosić kosztów budowy dróg, budowy sieci, uzbrojenia terenu lub innych kosztów pośrednich, które w tym momencie rozkładają się na wiele budynków, tym samym zmniejszając koszty jednostkowe. Rynek powierzchni magazynowych w Polsce wydaje się mieć jeszcze przed sobą duży potencjał. Dla przykładu powiem, że w Polsce ten rynek szacowany jest na około 6 milionów metrów kwadratowych, a rynek powierzchni magazynowych wokół Los Angeles to jest ponad 80 milionów metrów kwadratowych.